Dzisiaj witam serdecznie naszego gościa, pana Witolda Gadowskiego, redaktora Witolda Gadowskiego. Myślę, że więcej przedstawiać nie trzeba pana redaktora, już samo oklaski same świadczą. A spotkanie nasze poprowadzi pan redaktor Piotr Grzybowski. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, Robert. Witamy jeszcze raz naszego gościa po raz drugi na Bielanach i na Żoliborzu, a po raz pierwszy na Bielanach. Niemal rok temu mieliśmy okazję gościć pana Witka w Amikusie na Żoliborzu i dyskutowaliśmy o nielegalnej imigracji. Dzisiaj będzie troszkę szerzej, więcej tematów, które chcemy poruszyć. Witamy wszystkich państwa przede wszystkim, naszych gości. Dziękujemy za wytrwałość i prosimy o wytrwałość, bo warunki dzisiaj są, atmosfera jest gorąca, nie tylko atmosfera ta, którą oddychamy, ale sądzimy, że również tematy będą dodatkowo tą atmosferę podgrzewać. Panie Witoldzie, no, pana można zapytać o wszystko absolutnie, o wszystkie tematy i myślę, że odpowiedź byłaby pewna interesująca, ale dzisiaj koncentrujemy się na tym, co się na przełomie roku, od września, października ubiegłego roku działo i dzieje do tej pory i w Polsce i na świecie. I to spotkanie jest troszkę tak zaplanowane, że będziemy szli krok po kroku w takich podstawowych sekwencjach, które na pewno państwo też bacznie obserwują w mediach, słyszycie, obserwujecie w mediach też społecznościowych. Ale zaczniemy absolutnie od Polski, od kraju naszego. Mieliśmy zmianę rządu, tak można powiedzieć, zmianę na stanowisku premiera, zmianę na stanowisku kilku kluczowych ministrów i taką najbardziej wyrazistą chyba na stanowisku ministra obrony narodowej. Zmianę, która myślę, że była dla wielu Polaków no, pewnym niedowierzaniem, z niedowierzaniem przyjęta i pewnym wręcz szokiem. Czy można by od tych kwestii zacząć? Jak pan tą zmianę odebrał? Dlaczego nastąpiła? Dlaczego takie zmiany personalne? No i pytanie, kto za tym stał? Tak. Już mnie pan podjudził. Witam państwa serdecznie. Już mnie pan podjudził, to już się odgryzę od razu i będzie znowu skandal, bo powiem tak. Obecny rząd, gdyby powstawał w czasach Konfederacji Barskiej i Targowickiej, to byłby to rząd taki, że taki byłby pomysł na ten rząd, że weźmy tam doradcę tych Branickich, weźmy kogoś może od tych Radziwiłłów, bo może tak się troszeczkę tylko ubrudził, to my go troszkę wyczyścimy i będzie całkiem w porządku, jak nowy, bo co prawda palił, ale się nie zaciągał w tamtym rządzie, dopiero w tym będzie super. Więc mamy taki rząd, wybieraliśmy rząd Konfederacji Barskiej, nazwijmy to. A mamy rząd pomieszanej Targowicy z Konfederacją Barską, z coraz większą dominacją Branickich, Rzewuskich i Radziwiłłów. I Potockich też, tych takich od Szczęsnego i tak dalej. No i teraz tak, powiecie państwo, no przesadza. No to premiera mamy doradcę Tuska, prawda, kiedyś. No, ukryć się nie da. No może palił, ale się nie zaciągał. Dobrze. Wicepremier Gowin, ten taki najbardziej tajemniczy, bo nie wiadomo co robi, ale co zrobi, to jest awantura. Prawda? Jak odkąd powiedział, że mało zarabia i ledwo koniec z końcem wiąże, to ilekroć jadę z jakimś taksówkarzem w Warszawie i mówię, że jestem z Krakowa, to mówię, to od tego głupka, co mówi, że mu nie starcza, jak jest ministrem. Koniec, kropka, przylgnęło. Więc on był ministrem sprawiedliwości w tamtym rządzie. A jakaż to była sprawiedliwość? Przecież kwitła, prawda? No a teraz jest ministrem szkolnictwa wyższego. Czyli człowiek praktycznie do wszystkiego, tak? Krawaty wiąże, usuwa ciąże i tak dalej. Szczerze goli, dziękuję. Więcej nie powtarzam. Więc proszę państwa, no idźmy dalej. A pan premier Gliński, a czyż nie startował z ramienia organizacji NGOs z listy Unii Wolności na posła bez powodzenia? Bo ja znalazłem taki plakacik przecież, prawda? A teraz chodzi dumny jak paw, w ogóle dobra zmiana, że tylko bez kija nie podchodź, prawda? I tak można ciągnąć, bo się okazuje, że następuje taki proces niezauważalnej zmiany
barw. O ile mieliśmy biało-czerwone, to teraz już tego czerwonego jest troszkę więcej, tego białego mniej. Białe zostało pogonione i tak dalej, i tak dalej. Ale jak to w praktyce wygląda, ponieważ idąc tutaj, myślę sobie, muszę Państwu przygotować jakiś cukiereczek, skandalik, o którym jeszcze się nie mówi i nie mówiło, a który może być bulwersujący. Przygotowałem. Dostałem takiego SMS-a od jednej z wiewiórek, nazwijmy. Jeden z prezesów firmy zbrojeniowej, mam jego nazwisko, ale jeszcze zmilczę. Wiedząc o przetargu dla Straży Służby Więziennej na karabinek, przekazał, dla Straży Więziennej przekazał parametry karabinka, który jest w zapytaniu ofertowym, Szwajcarom, żeby zrobili identyczny i w ten sposób chciał pokrzyżować plany zakupu MSBS Grota, produkowanego w Radomiu. Ot taka mała nielojalność wobec polskiej grupy zbrojeniowej. To treść. I teraz co Państwo o tym myślicie? Prawda? W normalnym kraju bierze się delikwenta za łeb, sadza się głęboko do więzienia z kryminalistami, żeby go nauczyli życia. A u nas nic. Kompletna bezkarność. I myślę, że jak jest normalna kadencja rządu, czteroletnia, to powinien być okres siania i okres żniw. Okres siania, no, był. A gdzie są żniwa? Gdzie są żniwa? Gdzie się zaczyna ten, to pole, które trzeba dobrze, że tak powiem, uprawić? Więc o tym porozmawiamy. Ale nie chcę tak już całkowicie tym pierwszym pytaniem Państwu podnieść ciśnienia, więc mówię tyle. Trochę branickich, trochę żewuskich, trochę potockich, trochę radziwiłów i mamy rząd. I to nawet dosłownie, bo jak się trzeba 100 milionów euro, to do kieszonki takiego, który w ogóle po polsku nie mówi. A jak się okazuje, w ogóle Polskę ma głęboko gdzieś, a Polaków nienawidzi szczerze. Ale 100 milionów euro do kieszonki, proszę bardzo. Za coś, czego nie da się wywieźć z Polski. No cudowny interes. Polska Fundacja Narodowa. O, zapamiętajmy sobie też. No faktycznie musimy dozować chyba pytania, bo znaczy każde kolejne będzie głębsze i może odpowiedź będzie też i jeszcze bardziej interesująca, ale ja chciałbym troszkę zdystansować. A czy nie uważa pan, panie Witoldzie, że te zmiany w rządzie są nie tylko, bym powiedział, wewnętrznym kompromisem polityków polskich, obozu rządzącego może i szerokiego obozu politycznego, a może są też kompromisem także i stosunków międzynarodowych, których Polska jest uczestnikiem i może one wynikają nie tylko z naszej wewnętrznej wizji potrzeby zmiany, ale być może są czymś głębszym, jakąś sugestią zewnętrzną, być może pewnym pomysłem na to, żeby ten kompromis umożliwił nam lepszy byt w życiu międzynarodowym. Mówienie Polska, niepodległość, żołnierze wyklęci nic nie kosztuje. Dziś nic nie kosztuje. Kompletnie. Każdy może to gadać. Największy gad. Natomiast dochodzenie polskich interesów jest niebezpieczne. Na tym można sobie zwichnąć karierę. Czy któryś z polityków w naszym rządzie zająknął się na temat transakcji zakupu kanadyjskiej kwadry przez KGHM? Ponad 10 miliardów złotych wywalonych w błoto. To są prawdziwe problemy. I jak zaczęto o tym mówić głośno, także ja zacząłem o tym mówić głośno, to natychmiast w Polsce zjawił się pan Rudolf Giuliani, odbył konferencję na ulicy Nowogrodzkiej w towarzystwie Leiba Fogelmana, znanego państwu bon vivanta warszawskiego, prawda? Nie będę go charakteryzował. I cisza,
Gdzie jest 10 miliardów? W tej chwili można liczyć już nawet z 15. Gdzie jest? Nie ma. Chwalą się, że odzyskali... Ja jestem przyjacielem dobrej zmiany, więc mówię no, o przyjaciołach, ale coraz bardziej mnie denerwujących. Chwalą się, że 27 miliardów uszczelnili dziurę VAT-owską. Dobrze, a w tym samym czasie kupili niepotrzebnie 30% Unipetrolu. Za 4 miliardy nie doszli do tego, gdzie jest 15 miliardów wywalone z KGHM-u. To już mamy ile? 19 miliardów. I jeszcze, jakbym się postarał, to bym poszukał jeszcze kilka inwestycji debilnych, debilnych dosłownie, na których już rząd dobrej zmiany wtopił pieniądze. I się okaże, że wszystko jest 50-50. Wychodzimy na równo. Pyta pan, czy to tylko niesprawność naszych, czy też naciski międzynarodowe? Otóż oczywiście w 60% to, co się dzieje, to może w 65% nawet, to jest wypadkowa tego, co dzieje się w świecie. Wypadkowa tego, że wchodząc w bardzo bliski stosunek intymny ze Stanami Zjednoczonymi, mamy wszystkie choroby, które toczą Stany Zjednoczone. Także te wstydliwe, o których będziemy pewnie jeszcze rozmawiać. Będąc blisko Berlina, mieliśmy te berlińskie choroby. Także one były nawet już nie wstydliwe, tylko po prostu bezczelne, no bo blisko i widzieliśmy je dużymi oczami. Tam mamy 7 tysięcy kilometrów, ale choroby wstydliwe zostały przeniesione drogą obcowania bliskiego. To jest fizyka i medycyna polityczna naturalnie. Więc no 65%, ale 35% ciągle jeszcze możemy robić my. I niestety nie pokochają mnie za to włodarze dobrej zmiany i nie mówiłem tego wcześniej, ale muszę powiedzieć to głośno, bo uczciwość tego to nakazuje. O ile tamci kradli finezyjnie często, zawsze lege artis prawie, bo ich ciężko złapać dziś, to nasi już też się nauczyli, że można ukraść, ale jeszcze nie potrafią. Czyli sprytnych łobuzów w dużej części, oczywiście ja krzywdzę dobrą zmianę generalizując, ale no, muszę mówić o rzeczach, które mnie bulwersują. To nasi w dużej mierze są tak gotowi do skoku na kasę, tylko jeszcze nie wiedzą jak. I czasami wypchają łapy tak na wyrwę. Także od razu widać. Więc o ile tamci byli po prostu etycznie słabi, to niestety nasi słabują na głowie. Inteligencja dobrej zmiany ciągle pozostawia wiele do życzenia. No i podnosząc się do tych 60%, mamy rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, obozu niemieckiego koncentracyjnego. I myślę, że wszyscy żeśmy byli przerażeni tym, co słyszeliśmy z oficjalnym wystąpieniem. Pani minister Gawin się śmiała. To wszyscy, jak tu siedzimy, jak sądzę, byliśmy porażeni tym, co żeśmy słyszeli w oficjalnym przemówieniu, wyłączając jedną panią minister oczywiście. Przemówieniu zmienionym, jak było potem komunikowane, pani ambasador Anny Azari. To był początek czegoś, co chyba trwa do dzisiaj i myślę, że dzisiaj się nie kończy, tylko wydaje się również realnym jakiś plan na to kontinuum tego, co można bardzo kolokwialnie powiedzieć grillowaniem Polski w kontekście spraw polsko-żydowskich. Zaczęło się od ustawy o IPN-ie oczywiście. To był, myślę, że pewien jakiś pretekst, który wikłał nie tylko temat, ale wikłał również rząd, wikłał również prawo polskie, które powinniśmy sami stanowić. Poprosimy o komentarz pański, panie Witoldzie. Jak pan odebrał po pierwsze to wystąpienie, a po drugie, co się dalej stało w pana ocenie? Pani Azari w wieku 12 lat wyjechała ze Związku Sowieckiego do Izraela i jest przedstawicielem takiej nacji, która w kongresówce nazywana była Litwakami.
to były chamy żydowskie. Znaczy, sami Żydzi o nich tak mówili, nasi polscy. Bo carat, urzędnicy carscy starali się ich nasyłać do Polski, żeby tak przybliżyć tą Polskę do Rosji, te obyczaje, żeby przybliżyć. Bo ciągle ich denerwowało ta Polska jest taka pańska. Chcieli ją schamić. Jak chcieli ją schamić, to nasyłali Litwaków. Ludzi bez biezobrazowania, którzy zachowywali się tak, jak się zachowywali, prawda? Że nie jedli nogami, to cud. Więc niestety ten żywioł litwacki przetrwał w diasporze żydowskiej i do dzisiaj daje o sobie znać. Pan Żyrynowski zachowuje się tak, jak się zachowuje. Typowy Litwak, prawda? Pan minister obrony Izraela, Avigdor Lieberman, który pełnił różne inne funkcje w rządach izraelskich wcześniej, też straszliwie prostacki. Już nie będę operował tym słowem ham. Prostacki. I niestety pani Azari też. Wobec czego kazano jej coś tam wykonać. Mogła to zrobić w rękawiczkach, dyplomatycznie. Byłoby to samo, ale mniejszy skandal. Ale ona zrobiła to po litwacku. Po prostu tym swoim żydłaczącym językiem wygadała to, co miała wygadać. No i zrobił się skandal. Jak za wyjątkiem jednej pani minister, wszyscy zrozumieli, że to jednak jest skandal. I co było przyczyną tego ataku? Bo on się został rozpisany na różne głosy, instrumenty w różnych miejscach, prawda? Odezwały się. Przyczyną nie była jakaś tam ustawa, nowelizacja ustawy o IPN-ie. Bo pani Azari to nie posądzałbym o to, że przeczytała powieść przygodową, a co dopiero jakąś ustawę. Więc chodzi o ustawę reprywatyzacyjną, a raczej o jej projekt, który trochę wcześniej został przedstawiony przez pana Jakiego. I jak państwo widzicie, no wszyscy nabrali wody w usta. Nie ma dyskusji o ustawie reprywatyzacyjnej. Cisza. I wyciszyły się ataki. Jak to łatwo wszystko przebiega, prawda? My nie pracujemy nad ustawą o reprywatyzacji, a oni nas nie atakują. Zaczną się ataki. Znowu fundacja Laudera, czy jakaś inna fundacja zmontuje zgrabny spocik, znowu będziemy pomocnikami, a właściwie to nadzorcami Holokaustu, bo przecież Niemcy są niewinni, oni byli pierwszymi ofiarami okupacji nazistów. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu no, ta mechanika jest prosta. I teraz, jak ktoś mówi takie rzeczy, jak ja mówię teraz, to oni wstają i mówią antysemita. Ale czy obrona własnego interesu jest antysemityzmem? Nie. To jest po prostu zdroworozsądkowe patrzenie na świat. Oczywiście, gdybym teraz mówił o homoseksualistach, to aktywiści homoseksualni by krzyczeli homofob. Są takie słowa wytrychy naszej cywilizacji, które zamykają usta. No bo nikt nie chce być homofobem, islamofobem, antysemitą, czy faszystą, ale jeszcze panie od gender mają takie słowo na mężczyzn. Szowinistyczna świnia. Nikt nie chce być szowinistyczną świnią. Więc obrona własnych interesów. Jak mężczyzna mówi tak, no słuchaj kochanie, już dzisiaj mnie nie kop po raz 15, bo sobie tego nie życzę, to szowinistyczna świnia męska powinna dać się skopać jeszcze 10 razy. Prawda? Więc i przeprosić za to, że jest taki twardy, że sobie nóżkę na przykład można było naruszyć jeszcze. I tak dalej. Wojna, bo ja już wchodzę w różne, ale muszę to powiedzieć, wojna chłopów z babami. To jest to, co borsuczy całe polskie społeczeństwo dziś, a zborsuczyło Europę i jaki efekt przyniosło, widać. Niedawno siedzę u fryzjerki na Pradze, bardzo przyjemnej pani i ona mówi, młoda kobieta, mówi, proszę pana, jak ja bym chciała, żeby wrócili faceci, normalni faceci. Jak prościej było żyć, jak oni byli, a dziś wyjechali, nie wiadomo gdzie. Więc... No tak, oczywiście. Więc ja muszę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Znaczy zwierzyć się właściwie z jednego własnego sekretu, bo to upraszcza dyskusję. Otóż nie należę do żadnej partii, nie należę do masonerii,
i nie jestem związany z żadnymi służbami specjalnymi. Mówię to publicznie, bo często należy wymagać od dziennikarzy tego typu deklaracji. Na samym początku. Żeby wiadomo było, jak to mówi Stanisław Michalkiewicz, z jakiego klucza ćwierkają. Ale pytanie jest pytanie troszkę otwarte, co dalej z tym, chyba takim lekko uśpionym, wygaszonym konfliktem, bo chyba tak można było powiedzieć. On nie tylko zaczął się w takim dyskursie, bym powiedział, medialnym, dołączyli się do tego historycy. Ja sam pamiętam, miałem okazję na kilku programach w Telewizji Republika o tym rozmawiać. Zaczęliśmy odkopywać trochę historię warszawskiego getta, warszawskiej Jüdische Ordnung Polizei, Szaryńskiego, Lejkmana, który jest pochowany na Kirkucie. Na obydwu były wyroki śmierci żydowskiej organizacji bojowej. Na jednym z nich wykonano wyrok skutecznie na ulicy Gęsiej. Przywoływaliśmy trzynastkę z dzisiejszego jej siedziby Teatru Kamienica. W tym budynku mieścił się Komitet do Spraw Walki z Lichwą, tak to się nazywał faktycznie, a de facto miał ten urząd kontrolować podziemny handel i specjalną ekspozycję trzynastkę, tak zwaną, przepraszam, to była trzynastka i Żagiew, która była już wprost organizacją współpracującą z Geheimstadtpolizei, czyli popularnym nazywanym Gestapo, która miała działać zarówno po stronie żydowskiej, jak i po stronie aryjskiej, jako jedyna organizacja miała również prawo do noszenia broni. No taka była wtedy sytuacja również w getcie i te rzeczy żeśmy przywoływali jakby w sposób ciągły, dochodząc tak de facto tej prawdy, skąd się ten atak na Polskę wziął i czemu faktycznie realnie służy. I pytanie chyba w dalszym ciągu jest aktualne, czy to już jest koniec, czy jeszcze możemy spodziewać się ciągu dalszego, czy udało nam się przez ten w cudzysłowie, być może w cudzysłowie krok w tył zamknąć na razie dyskurs publiczny, żeby nie tracić już powiedzmy tego wizerunku takiego medialnego, a coś się dzieje pod tą lawą, pod tą skórą, czy mamy uważać, że temat jest zamknięty, czy wręcz odwrotnie, spodziewać się innych narzędzi, które będą używane do być może tego celu, który został wzbudzony już ileś tam, pewnie niektórzy twierdzą, lat wcześniej. To jest sytuacja bardzo prosta. Dostaliśmy w gębę za to, że powiedzieliśmy, a dlaczego mamy płacić za coś, co się nikomu nie należy. Natychmiast dostaliśmy w gębę, spuściliśmy głowę, czapkę zaczęliśmy miętosić między nogami i przepraszać. Przepraszamy. Ja nie chcę takiego rządu. Ja naprawdę mogę żyć biednie. Mogę nie kupować sobie tych drogich samochodów. Mogę nie być świadkiem cudu gospodarczego. Ale chcę mieć rząd, który darzy szacunkiem i który mnie darzy szacunkiem jako obywatela. Nie chcę mieć gówniarzy z kompleksami, którzy dostając w gębę, miętoszą czapkę i przepraszają. A to jest sytuacja tego typu. Bez przyczyny zostaliśmy zaatakowani, zmieszani z błotem. W sposób bandycki. Albo w sposób taki, jak lało się chłopów pańszczyźnianych w gębę za zbyt śmiałe spojrzenie. W literaturze to jest opisane. Dostał w gębę i od razu inaczej patrzył. Więc nas się traktuje jak chłopów pańszczyźnianych współczesnego świata. My nie możemy być zbyt dużo stanowić, mieć za dobrych technologii, za dobrego systemu organizacji państwa, bo my jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby pracować na panów. Tylko nam się szlachta zmienia. Więc to jest największy zarzut. Ja myślę, że że dobra zmiana, że Prawo i Sprawiedliwość może przegrać wybory na tym, że nie potrafi skutecznie walczyć o polskie interesy wobec chucpy, która się odbywa. Są jak zastraszone dzieci. Nie mają poczucia godności. Nie mają poczucia bycia równorzędnym partnerem w bardzo brutalnej grze. Jak ktoś bije, to trzeba mu oddać.
No nie ma innej rady. To słynne mówienie o nadstawianiu drugiego policzka ma swój głęboki teologiczny sens. Kiedy nadstawiamy drugi policzek? Bo trzeba. Kiedy to jest edukacyjne. Kiedy to ulepsza napastnika. Kiedy to budzi w nim refleksję natury etycznej. To wtedy tak. Ale jeżeli cham się rozbestwi, bo nas uderzy i za chwilę uderzy kobietę i dziecko, to należy mu oddać tak, żeby popamiętał, czyli przemówić w jego języku, dopóki nie rozumie innego. I to słynne szantażowanie nas przez lewicowych znawców Ewangelii nadstawianiem drugiego policzka jest po prostu brednią. No. My nie potrafiliśmy skutecznie oddać, tak żeby zadzwoniło w uszach. I ktoś może powiedzieć, no tak, no opowiada takie ogólne rzeczy, a coż ten biedny rząd miał zrobić, jak ta Azari w Oświęcimiu takie rzeczy wygadywała. 24 godziny, persona non grata, dziękujemy pani, do Tel Awiwu. Do męża rabina porozważać tam te swoje różne historie. Tyle. Nie umiesz się zachować w Polsce? Dziękujemy. Jesteś gościem. Prawda? Zachowali się tak, jakby to przedstawiciel jakiejś władzy przemówił do nich. Tak? Jakiegoś suwerena, którego my nie znamy jeszcze. I obyśmy go nie poznali. Zatem trochę populistycznie to wszystko mówię, ale sens jest jeden. Nie można wiecznie przepraszać za to, że się żyje, bo jest się obrzyganą sierotą, a nie rządem. Ale jest festina lente, panie redaktorze. Festina lente, no tak, ale wie pani, no tak, można... Wszystko trzeba. Proszę? Trzeba wszystko wybrać. Tak, ale strategię wysublimowanych intelektualnie osób można stosować wobec tych, którzy to pojmują. Inni muszą się uczyć, żeby ich wznieść na wyższy poziom. Jeden z moich znajomych, opowiem taką nieumoralniającą historyjkę krótką. Tak, jeden z moich znajomych miał taki zwyczaj, był rzeczywiście dobrego pochodzenia arystokratycznego i miał bardzo dobrze wychowanego jamnika. Zatem jak przychodził do baru, to sadzał sobie tego jamnika na krześle koło siebie i rozmawiali, przebywali. Cieszył się towarzystwem tego jamnika. I jeden z bywalców tego baru o obcesowych manierach zaczął mieć coś przeciwko temu. I mój znajomy mówi, milcz, chamie, bo ten pies ma więcej klas niż ty. I niestety ludzie nie są równi, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia i umysłu. I nie należy równać do poziomu najgłupszego chama, tylko należy ten poziom podnosić do góry. Nie możemy, to tak jak z Kościołem. Kościół nie ma się dostosowywać do świata, tylko Kościół ma zmieniać świat. No to są takie proste uwagi, które przez wieki były intuicyjnie rozumiane, a teraz nam tak rozmontowali głowy, że musimy je sobie powtarzać. Cóż mogę powiedzieć? Ale mam pewien pomysł. Ale uprzedzałem, będą kłopoty. Będą. Brniemy dalej. A to ja taki spinacz zastosuję. Mamy Turcję. O Turcji żeśmy trochę rozmawiali rok temu przy nielegalnej imigracji. Turcja wywalczyła sobie ten status państwa tego buforowego. 3 miliardy euro ciepłą rączką co roku Unia Europejska daje. Jak Turcja się zezłości, to trochę podniesie. To podniesie i no i pełni swoją funkcję takiego państwa regulującego dla nielegalnej emigracji, ale odnosząc się do tego, co pan Witold powiedział o tym, co rząd polski winien z ambasadorem, po takich słowach Izraela, panią ambasador Izraela zrobić. No ja przypomnę reakcję Turcji dwukrotnie po ataku na... Ja przeproszę tylko, proszę pana, ponieważ głośniki są w tamtą stronę, siłą rzeczy państwo troszkę gorzej słyszą, więc albo się pan troszkę przeniesie w tą stronę, dobrze? Usiłuję powiedzieć wyraźnie.
I była był taki fakt, nie wiem czy Państwo pamiętają, do Palestyny zmierzała tak zwana flotylla wolności z pomocą humanitarną. Żołnierze izraelscy po rozpoznaniu, że są tam przemycane również materiały wybuchowe, broń, etc., jakieś rzeczy zakazane, dokonują ataku na tą flotylę wolności. 10 obywateli Turcji ginie w tym ataku. Rząd turecki wycofuje swojego ambasadora, wydala ambasadora Izraela z Turcji i zrywa stosunki dyplomatyczne. Do momentu, kiedy Izrael nie zapłaci odszkodowania i publicznie w obrocie międzynarodowym nie przeprosi za ten fakt. Podobną sytuację mamy nie tak dawno w ponownym konflikcie izraelsko-palestyńskim, gdzie co prawda nie zerwane zostały stosunki dyplomatyczne, natomiast również o konsultacje do własnego kraju zostali wezwani ambasadorowie po obydwu stronach. No i Turcja, myślę, że można ją przywołać, nawet papierek lakmusowy takiego przyzwoitego państwowego zachowania się w Europie, bo Turcja była przez grube setki lat, tysiące lat państwem niezależnym, wielkim, także szanującym w jakiś sposób przez te niełatwe relacje Polsko-Rzeczypospolitej jeszcze pierwszej i Turcji, to właśnie państwo polskie. Tu się narażę pewnie ja teraz, bo większość z nas pewnie świętuje Wiktorię Wiedeńską, naszą wielką zwycięską akcję na Cesarstwie Otomańskim, ale to przypomnę, był początek końca de facto Rzeczypospolitej, kiedy Rosja już niegnębiona przez pokonanych Turków zwróciła swoją głowę na zachód, w naszą stronę i można powiedzieć, już się mocno zaczęło nam palić pod pewną częścią ciała właśnie z tego powodu. Zyskaliśmy sławę, honor, a w jakimś może nieodległym czasie straciliśmy państwo i suwerenność. Ale przechodząc na ten Bliski Wschód po tym długim wstępie z mojej strony, proszę panie Witoldzie o dwa komentarze, to znaczy co się dzieje dzisiaj w relacjach izraelsko-palestyńskich, to po pierwsze, jak pan widzi dalszy rozwój tych wypadków, a w tym kontekście również wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy z Iranem na ograniczenie budowy broni jądrowej. To było porozumienie 5 państw, Stany Zjednoczone z niego się wycofały, pozostałe państwa, nawet Niemcy, w sobie pani kanclerz Merkel skrytykowały tę decyzję. Co tam dalej się będzie działo? Zacznę od drugiego pytania. Otóż dobrze jest śledzić rezultaty decyzji. W wyniku decyzji Trumpa o odstąpieniu od porozumienia z Teheranem najbardziej zyskała Rosja. Dlatego, że ceny ropy naftowej po wycofaniu z oficjalnego obiegu ropy irańskiej natychmiast skoczyły do najwyższych notowań od 15 lat chyba. Także jeżeli ktoś na tym zyskał, to zyskała na tym gospodarka oparta na sprzedaży surowców, ropy naftowej i gazu, czyli Rosja. W momencie jak ropa była tania, to Rosja ledwo wiązała koniec z końcem, rzeczywiście miała poważne problemy. Teraz ma dużą rentę z tytułu ceny, jaka jest na rynkach światowych. Dlaczego? No bo nie ma tego ogromnego wolumenu ropy irańskiej, bardzo dobrej ropy. Więc decyzja Trumpa taki oto miała skutek. Może miała mieć taki skutek. Nad tym się należy zastanowić. Co do relacji palestyńsko-izraelskich, no to mieliśmy próbkę tych relacji w czasie ostatnich zamieszek w Gazie, kiedy snajperzy izraelscy bezkarnie zastrzelili ponad 50 osób. Ponad 50 osób bezbronnych, miotających kamienie. Zastrzelili 21-letnią dziewczynę, pielęgniarkę, która nie rzucała kamieniami, tylko udzielała pomocy, też zastrzelili. Beznogiego inwalidę na wózku, który co prawda miotał z procy kamienie, też zastrzelili. 50 osób, rannych około 2000. Gdyby jakiś inny kraj przeprowadził taką akcję, to przecież do dziś media by się po prostu, byłyby pełne oburzenia. Ale ponieważ zrobił to Izrael, no to właściwie cisza. Dlaczego? Bo
jak powiedziała pani Barbara Engelking, mając minutę szczerości, śmierć Żyda jest ważniejsza niż śmierć Polaka, bo Żyd umiera metafizycznie, tak? A Polak to umiera co? Tak. To była żona, była żona Boniego. Na szczęście wycofana z rady naukowej obozu w Auschwitz. Okazało się, że tam była, bo my przy okazji dowiadujemy się, jakie postaci są w różnych ważnych miejscach. Przez prawie ponad 2 lata dobrej zmiany nikomu nie przeszkadzała pani Engelking w takim newralgicznym miejscu. Tak jak do dziś nikomu nie przeszkadza pan Cywiński, dyrektor Auschwitz, który powinien stamtąd być wyrzucony w ciągu 5 minut za antypolskie działania. Chociażby za to, że zakazał śpiewania polskiego hymnu pod ścianą straceń w Auschwitz. I sobie wymyślił to tak, że to jest strefa ciszy. Więc nie wolno śpiewać polskiego hymnu. To nawet Niemcy tego nie wymyślili, bo jak rozstrzeliwali Polaków, to słyszeli jednak przynajmniej kilka taktów polskiego hymnu. Często, z którym na ustach umierali tam ludzie. A teraz nie wolno. I cisza. I tego pana Cywińskiego nikt nie ruszy. Dlaczego? Bo już powiedziałem. To są tchórze. Boją się takich działań. Boją się wziąć za wsiarz takiego Cywińskiego i wykopać go z Oświęcimia. A jeszcze powiem taką anegdotę. Znaczy, to nie jest anegdota, bo to jest fakt historyczny. Gdyby budowniczowie państwa Izrael nie zapędzili się w czystce Palestyny aż na północ, to dziś nie mieliby konfliktu ani z Hezbollah, ani z Iranem. Oni po prostu z rozpędu przegonili też kilka szyickich wiosek na północy. I to stało się zarzewiem konfliktu z szyitami. Bo z sunnitami to oni konflikt mają immanentnie wbudowany w mechanizm państwa. Natomiast z szyitami ten taki najbardziej morderczy dziś konflikt, no przez przypadek zupełnie wynikł, a potem narastał oczywiście. I dziś Izrael zrobi wszystko, żeby cały świat wciągnąć do wojny z Iranem. A Iran? Czy my jesteśmy na jakiejś przeciwnej trajektorii wobec Iranu? Czy mamy jakieś sprzeczne interesy wobec Persów? Żadnych. Co więcej, powiem państwu, że Persowie nas bardzo lubią. Z irracjonalnych zupełnie jakichś powodów, ale nas bardzo lubią. Bardzo cenią Polskę jako jedyny religijny kraj w Europie, co im się bardzo podoba. Dlaczego my mamy wchodzić w konflikt z Iranem? Z Persją, która wobec nas zachowała się wspaniale w czasie II wojny światowej. I my dziś mamy wierzyć w to, że to są terroryści, że to są ludzie wyjęci spod prawa, bo tak głosi propaganda. No właśnie to są te wstydliwe choroby, które kupiliśmy razem ze zmianą partnera w intymnej relacji. Ja może jeszcze przywołam, pan redaktor powiedział o Persji, o Iranie. Jest takie jeszcze inne państwo, które ja z kolei trochę odkrywam na nowo, a mianowicie Pakistan. Po II wojnie światowej, to pewnie znany przypadek, wielu polskich oficerów, lotnictwa głównie, pozostało bezrobotnych. Wiadomo, że wojna się skończyła. Ci właśnie oficerowie stworzyli w Pakistanie siły powietrzne i byli wykładowcami w tamtejszej Akademii Lotniczej. Do dzisiaj pomniki, groby i upamiętniające tablice, ich działalność możemy tam znaleźć. Ale ja bym troszeczkę dodał jeszcze do tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, palestyńsko-izraelskiego. Myślę, że warto też chyba zwrócić w tych dyskusjach naszych uwagę na to, że to nie jest konflikt państwa izraelskiego, Izraela jako takiego, podmiotu prawa międzynarodowego i jakiejś grupy Palestyńczyków, którzy biją się o nie wiadomo co, są awanturniczy i chcą się rozepchnąć tam. Ja tylko przypomnę, że ten naród, równie stary, walczy o swoje niepodległe państwo, którego nie ma. I ten konflikt jest daleko szerszy, głębszy, a to pewnie też gwarantuje, że nie tak szybko i łatwo się zakończę. Ale gdyby... Powiem tylko tyle, że jak byłem w obozie Shatila w Bejrucie, to ten słynny obóz, który kiedyś stał się miejscem masakry, na którą właściwie zezwolili żołnierze izraelskich sił okupacyjnych, to
rozmawiałem z najstarszą mieszkanką Szatili, 73-letnią kobietą, która wszystkie swoje lata spędziła w tym obozie. Ten obóz to jest 200 metrów na 250 metrów. Na tym terenie mieszka ponad 200 tysięcy ludzi. To jest nieprawdopodobne i to sobie trudno wyobrazić. Dlatego, że gdyby oni wyszli na te uliczki bardzo wąskie, no czasami te uliczki są takie jak ramiona mężczyzny, tak szerokie, to by się nie zmieścili. Także w tych piętrowych domkach posklecanych z byle czego, wplątanie kabli, bardzo złej wody, przy braku normalnych możliwości życia, tam przez dziesiątki lat mieszkają ludzie. Przez dziesiątki lat. To są Palestyńczycy, którzy zostali wygnani z Palestyny. Najstarsza mieszkanka, która mając roczek znalazła się w obozie, ma 73 lata. Bo to jest naprawdę zatrważające. I dopiero wtedy, jak człowiek tam jest, to zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje na świecie. Ja nie jestem żadnym bojownikiem sprawy palestyńskiej. Wobec spraw arabskich mam bardzo duży dystans, ale wobec spraw ludzkich i takiej podstawowej krzywdy, jaka się dzieje ludziom, no nie mogę przechodzić obojętnie. Chociażby to było bardzo niepolityczne, bo czy polscy dziennikarze piszą o tym? Czy jeżdżą do Szabra, do Szatila i mówią, jak tam żyją ludzie? Nie. To jest niepopularny temat. Lepiej się zajmować posłem Piętą. No ja chcę zacząć tą trzecią klamrę relacji międzynarodowych w kontekście naszego kraju, relacji europejskich. Ostatni rok, ostatnie miesiące, zmiana prezydenta we Francji, zmiana kanclerza, kontynuacja, wybory do Bundestagu i kanclerz nowy, stary, kanclerz pani, kanclerz nowa, stara. Trudna koalicja, długo dyskutowana. I mówię to w kontekście budżetu, który jest dyskutowany już od ubiegłego roku. Pewne elementy tego budżetu już wypływały. Taka jaskółeczka wypłynęła, że będzie mniej, ale niewiele mniej, więc niektóre państwa, także i nasz kraj, głębszy oddech. Okazuje się, że parę tygodni później jest zdecydowanie gorzej. Gorzej na tyle, że budżet jest obcięty. Polska oczywiście mniej do budżetu, teoretycznie mniej wpłaca niż otrzymuje. To też niektórzy liczą to, że jednak jest odwrotnie, to znaczy nie bezpośrednio, ale poprzez spółki, które w Polsce operując jednak korzystają z tych budżetów i je wyprowadzają fizycznie z kraju. Przodują Austriacy, tacy cisi, mali, tam około z euro włożonego do Unii wyciągają 90 eurocentów, czyli mówiąc wprost, ich zyskowność jest o 10% mniejsza niż realizacji biznesowych prowadzonych w samej Austrii. Da radę wytrzymać. Nad podaży pieniądza na rynkach zachodnich jest to całkiem dobry interes. I mamy rzeczy w ostatnim tygodniu zupełnie nowe, to znaczy nowy budżet, który się pojawił. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie chcą imigrantów, więc tworzą nowy budżet dla pewnych refundacji kosztów, które chociażby Niemcy ponoszą. 4,3 miliarda euro już jest przyznane. Ale ja, idąc dalej tą spiskową teorią, mówię dalej, dzieje się to wszystko w kontekście upadku rządu Rajoya w Hiszpanii i upadku i odwrotnie, zatwierdzenia wreszcie zaprzysiężenia premiera i rządu we Włoszech. Dlaczego o tym wspominam? Bo zarówno Włochy, jak i Hiszpania, jak i Grecja były to trzy państwa, w których Niemcy miały fizycznie bardzo mocno zagrożone interesy ekonomiczne. Przypomnę również Państwu, że tolerowano wszystkie wybryki premiera Berlusconiego, tego od Bunga Bunga, do jednego momentu, dopóki nie zgodził się na wzięcie 85 miliardów euro pożyczki z Banku Światowego, którym to Bank Światowy chciał w sposób trwały związać gospodarkę włoską, która od lat również przeżywa kryzys ekonomiczny. I teraz mamy dalej idący budżet sięgający już 30 kilku miliardów na ten fundusz europejski, który ma być stymulatorem, ma być delegowany na państwa, które jakiś jeszcze nie jest zidentyfikowany, nie jest sprecyzowany
twór nowy w Europie ma decydować, które państwa zostaną w jakiej skali z pieniędzy, które już mówi się, że będą cofnięte z państw Europy Środkowej, Wschodniej, także krajów bałtyckich. Czy to jest kolejne nowe narzędzie, tym razem tej Unii, która trochę wydawała się wycofała po tych naszych ekscesach ze Stanami i z Izraelem i włączyła się na nowo do gry, tym razem ekonomicznej? Panie Witoldzie? Czy Unia Europejska do pewnego momentu była bardzo dobrym pomysłem? Dopóki funkcjonowała wspólnota gospodarcza, czyli wspólny rynek, i dopóki funkcjonowała strefa Schengen, można było powiedzieć, działa to wszystko bardzo dobrze. Ale gdzieś niepostrzeżenie wdarła się w to wszystko ideologia. I ta ideologia w swoim szaleństwie postępuje z roku na rok. To już nie jest pomysł na robienie dobrych interesów, to już nie jest pomysł na synergię potencjałów narodowych, jak to było u podstaw EWG i potem Unii Europejskiej, tylko to jest pomysł na stworzenie jednego unitarnego państwa europejskiego, na co póki co w Europie zgody nie ma. Ale przypomnijcie sobie państwo, bo dziś Unia Europejska otwarcie przyznaje się do ideałów rewolucji francuskiej i trochę mniej otwarcie, ale to tylko już maska, do neomarksizmu, bo skoro wykuli napis Spinelli na wejściu do Parlamentu Europejskiego, znaczy, że ten Spinelli zaczyna być powoli świeckim świętym Unii Europejskiej. Tylko przypomnijmy sobie, jak rewolucja francuska obchodziła się ze swoimi przeciwnikami w imię szczęścia i dobra. Gdyby przywódcy rewolucji francuskiej działali w XX wieku, doprowadziliby do takiej hekatomby, że Hitler i Stalin razem mogliby się schować. Oni pod koniec XVIII wieku potrafili wymordować całą prowincję, całą Wandeę, wypalić żelazem, ogniem, zniszczyć, zamordować zwierzęta, dzieci, kobiety, wszystkich. Tylko dlatego, że Wandea śmiała stanąć za księżmi, za krzyżem, za religią. Więc jeżeli to ma być ideałem, do którego Unia Europejska tak się coraz wyraźniej odwołuje, to idziemy bardzo niebezpieczną ścieżką i mydlenie oczu korzyściami ekonomicznymi, pieniędzmi, tymi budżetami, których nie rozumiemy, tymi funduszami spójności, tym wszystkim, całym tym bełkotem biurokratycznym jest tylko narzędziem do tego, żebyśmy przestali się tym interesować. Bo jak się przestaniemy interesować, to nikt urzędasom na ręce patrzył nie będzie. A jak urzędasom się nie patrzy na ręce, to te ręce stają się lepkie. I najpierw są lepkie dla siebie, dla rodziny, a potem są lepkie dla swoich. I niepostrzeżenie giną pieniądze. Tak na naszym podwórku niedawno uświadomiłem sobie, że gdyby na ulicy Woronicza rosła łąka i naraz ktoś w tą łąkę zainwestował 2 miliardy złotych, to wyobraźcie sobie państwo, co tam można zbudować. Za 2 miliardy. Przecież to stacje lotów kosmicznych można postawić. A co tam jest? Brudne magazyny, brudne, zdezelowane studia, słabo opłacani ludzie, beznadziejny sprzęt komputerowy, wszystko wyprowadzone na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak się nie patrzy na ręce, to pieniądze gdzieś przeciekają. I to znowu, zacząłem od Unii Europejskiej i od całej tej filipiki przeciwko eurokratom. Pomysł na Unię Europejską był taki, że ma nam się lepiej oddychać, mamy robić dobre interesy, być konkurencją wobec rosnących gospodarek światowych na innych kontynentach, a skończyło się na władzy eurokratów, której nie przewidział Orwell nawet. Bo sądzę, że byłby zaskoczony, widząc dziś rzeczywistość Unii Europejskiej, prawda? Huxley, Orwell, wszyscy ci twórcy tych wielkich utopii, czy antyutopii. Ale dobrze, my, Unia, no nie podoba nam się Unia ideologicznie oczywiście, powiedzieliśmy sobie o neomarksizmie wszystko,
wiemy, na niejednym spotkaniu Państwo byli, na którym znakomicie to rozbierano. Jak ktoś chce taki krótki mieć bryk z historii filozofii, to polecam księdza Guza. Nikt lepiej tego nie wykłada, znakomicie to robi. Precyzyjnie językiem filozoficznym, precyzyjnie bardzo i konkretnie żądli i nicuje tą całą neofilozofię unijną. Więc ja mu nie będę chleba zabierał, bo nie zrobiłbym tego tak dobrze. Ale jest dobra zmiana, która rzekomo staje okoniem wobec eurokratów, a zezwalają na to, żeby na Woronicza rosły chwasty zamiast pięknych kwiatów. To jest nasza telewizja. Nasza. Przecież publiczna póki co. W telewizji publicznej? Nie. Narodowość prezesa jest chyba polska, wydaje mi się. Więc możemy sobie pomstować na tych tam onych, ale wśród naszych też wypadałoby zrobić trochę porządku i trochę przerzedzić jakby ten zagajnik, żeby zdrowe drzewa mogły rosnąć wyżej. Dziękujemy serdecznie. No i myślę, że jednak nie możemy nie zauważyć też jednej rzeczy, że no pewien mechanizm rządzenia, także rząd, ludzie, którzy są dobrani do tego rządu, no muszą, no tak krawiec kraja jak materii staje, także i w tym życiu wewnętrznym i w polityce międzynarodowej. I myślę, że również, przynajmniej mam taką nadzieję, to co obserwuję, jest jakaś też duża doza roztropności, jakiegoś pomysłu na to, żeby być może czasami wycofując się właśnie o krok do tyłu, móc osiągnąć w drugim kroku jakąś jednak korzyść. Wejdę w polemikę. Zgadzam się, co do głównego kierunku. Tylko cofa się świadomy wojownik, który wie, że jak się cofnie, to nabierze rozpędu, żeby przywalić. A to jest cofanie mężne. Ale cofa się też tchórz, który nie ma zamiaru w ogóle walczyć, tylko chce uciekać, a jeszcze mu nie wypada. I teraz musimy rozsądzić, czy to cofanie się, to jest cofaniem tchórza czy wojownika? No tego pewnie nie rozstrzygniemy dzisiaj. Myślę, że możemy to tylko obserwować po tym, co każdy z nas, myślę, że taką ocenę może wykonać dla swoich potrzeb. Ale mówię tutaj o tym w kontekście, bo chcę troszeczkę też o jeden temat zapytać, a mianowicie to, co mieliśmy okazję obserwować w Sejmie, protest osób niepełnosprawnych. Ja miałem okazję przez lata współpracować z organizacjami i posługuję się troszkę innym pojęciem, nie osób niepełnosprawnych, tylko osób z niepełnosprawnością, co jest zasadniczą różnicą w ocenie tychże osób. I niezależnie od wszystkiego, to jednak wydaje się, że duże pole do działania było i jest w dalszym ciągu i myślę, że też nie możemy tego nie zauważyć, że rząd realizuje dosyć odważne, bardzo czasami odważne kwestie społeczne, nie tylko te dotyczące osób niepełnosprawnych. Rozmawiałem i tak dawno z kilkoma organizacjami, które wręcz powiedziały, że być może jest to jeszcze niewystarczające, ale cieszą się, że wreszcie po latach ktokolwiek zaczął z nimi rozmawiać i cokolwiek się poprawiło. Pamiętam też kiedyś ówczesnego premiera, jeszcze wtedy nie premiera, Donalda Tuska podczas kampanii wyborczej, który brylował na właśnie takich spotkaniach z osobami z niepełnosprawnością, obiecując wszystko wtedy. I z tych obietnic nie wyszło nic. I myślę, że ten aspekt socjalny, czy aspekt takiej równości, bym powiedział, możliwości, wyrównania możliwości, powinien być też brany pod uwagę, bo to też należy realizować. Oprócz tych wielkich funkcji, o których pan redaktor wspomniał, myślę, że warto zwrócić uwagę, że rząd ma też i poszczególni ministrowie, ale cała w ogóle administracja, mnóstwo działań do podjęcia w takim naszym zwykłym, normalnym życiu, w takim prostych tematach. W Warszawie mamy teraz dwóch kandydatów w zasadzie liczących się, których obserwujemy i jeden z nich, ja pozwoliłem sobie w swoim komentarzu w Gazecie Polskiej codziennie nazwać jednego z nich Rafał Herbu Ławeczka, bo tak mi przyszło do głowy, że jest to najlepsze określenie po jego poprzedniczce, którą nazwałem Hanna Herbu Słupek, bo z tym mi się skojarzy te ostatnie 12 lat rządów i wykonanie nowej architektury dla miasta, które możemy, nie wiem, ja doliczyłem się 13 rodzajów słupków w Warszawie, małych, dużych, niskich,
wąskich, biało-czerwonych, żółtych, czarnych, odlewanych, kutych, wszelkiej maści, ale to jest taka dla mnie kwintesencja, więc tutaj chciałbym trochę natknąć jeszcze do tego wątku pana redaktora, czy te działania prospołeczne, proobywatelskie, z taką też myślą nie doraźnych działań, tylko działań także wieloletnich, bo trudno odebrać prawdę, że te działania chociażby wsparcia rodzin są doraźnym zasileniem finansów, a nie jakąś planową polityką chociażby prokreacyjną, chociażby wprost mówiąc. Przyznam się szczerze, że bardzo martwi mnie jedna rzecz, że my bardzo łatwo czcimy ludzi typu Romuald Traugut, a bardzo łatwo zapominamy o postaciach typu ksiądz Wawrzyniak. I to pokazuje, jaką my mamy duszę narodową. Jaki my mamy topos, jak to mówią przemądrzali intelektualiści. Czyli bardziej czcimy tych, którzy walczyli beznadziejnie, ginęli, dawali przykład bohaterstwa, co zresztą sprawiło, że do dzisiaj jesteśmy narodem i jakoś wspólnie trwamy, oczywiście. A jakoś lekceważymy tych, którzy po prostu budowali struktury i tworzyli mechanizmy gospodarcze. Ksiądz Wawrzyniak jest tego przykładem. On nawet nie jest podmiotem czci w Wielkopolsce. A powinien, czy ktoś widział pomnik księdza Wawrzyniaka, który prowadził najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy przecież, o polskość, w trudnym zaborze, bo w zaborze, którym ludziom żyło się dobrze, dużo lepiej niż w innych zaborach, dzięki organizacji, dzięki pewnemu zmysłowi technicznemu i tak dalej. No w zaborze pruskim ludziom żyło się dobrze, materialnie dobrze, mentalnie źle, bo byli gnieceni przez ten ciężki prusacki łeb, który dla Polaka nie pasuje w żaden sposób. Więc to jest taka uwaga generalna. Teraz co do protestu niepełnosprawnych. Otóż powiem coś niepoprawnego politycznie straszliwie, ale prawdziwego życiowo. Jak byłem młodym człowiekiem, w Zakopanem mieszkało trochę, wówczas mówiliśmy cyganów, dziś trzeba powiedzieć Romów. Mieszkało trochę Romów i była taka znane pojęcie romskiej zasadzki. Na czym polegała romska zasadzka? Romska zasadzka polegała na tym, że wychodził mały chłopak i kogoś kopał i go zaczepiał. I ten ktoś go odpędzał, mówi przestań, no proszę cię, co ty robisz? Ale w końcu się zniecierpliwił, trzasnął go w ucho. I wtedy pojawiał się duży cygan i mówił, dziecko bijesz? I się zaczynało, prawda? I to jest jakby ta romska zasadzka, to jest kwintesencja sytuacji w Sejmie. Kiedy rząd, moim zdaniem udanie bądź nie, ale robił co mógł, żeby tych ludzi jakoś zadowolić. Rozmawiał, przychodziła pani minister, wszyscy przychodzili, tak? Co zresztą świadczy o tym, że się słabo szanują. Bo jednak majestat rządu no, nie jest do tego, żeby go szargać i żeby byle jakaś blondyna, prawda, wyrywała z ręki i wydzierała się i tak dalej. No nie. No ale trudno. A oni ciągle eskalacja, prawda? I to jest ta pułapka. Posunąć się do jakiegoś ostrzejszego ruchu wobec nich, to będzie dziecko bijesz, no niepełnosprawnego, tak? Jak to wypada? Szantaż absolutny, etyczny taki. Jednocześnie jedna z najbardziej brudnych metod walki politycznej. Wykorzystywanie ludzi najsłabszych, wobec których my w sposób naturalny i absolutnie konieczny musimy wykazywać głębszą empatię i współczucie. To nasze ordo caritatis musi wobec nich działać, bo dlatego jesteśmy ludźmi po prostu, że pomagamy słabszym. Ale tu to odwrócenie pojęć to taka neomarksistowska metoda działania, czyli współczucie już nie będzie współczuciem. Współczucie będzie orężem w słusznej walce
o wyzwolenie ludzi. A pewno ludzie nie chcą się wyzwolić, więc trzeba ludzi zmusić do tego wyzwolenia. I co dalej, to już państwo wiecie. Tak kobiety wyzwalano, że do dzisiaj mają problem. Tak wyzwalano robotników, że zniknęli w ogóle jako klasa społeczna niemalże w niektórych miejscach, bo nie mają gdzie pracować, bo ich wyzwolono przede wszystkim od pracy. Tu marksizm osiągnął wielkie sukcesy. Wyzwolono ludzi od pracy. Ale się okazało, że bez pracy jest jeszcze gorzej. A miało być dobrze. To są te pułapki nowożytnego marksizmu, prawda? Możemy je oczywiście mnożyć. Więc dobrze się rozdano. No tak, ale przecież jak państwo, to nasze najgłębiej sojusznicze, bliskie powstawało, to przecież kibuc był formą agrarnej organizacji, prawda? Dopiero potem Rosjanie się obrazili po wojnie sześciodniowej. A do tego czasu to tam marksizm pełną gębą kwitł. Jako antidotum zresztą na ruch religijny i hasycki. Więc, a nie zagłębiając się w to wszystko. Jak państwo widzicie, te zdarzenia, chciałoby się powiedzieć banalne, które są wykorzystywane w walce politycznej, to wszystko ma swoje jakieś głębsze konsekwencje. To nie jest tak, że naraz wychodzi jakaś pani mucha i śpiewa, że jakiś pan inny kopie kogoś tam sempiternę, albo te. To wszystko są przejawy działalności dobrze wymyślonej. Oni chcą nam rozmontować zasady savoir-vivre, zasady kultury, zasady współżycia rodzinnego, wszystko. Bo jeżeli nam to rozmontują, to my nie mamy mechanizmów kierowania się. My musimy zdać się na nich i na to, co oni nam powiedzą, że jest ważne, a co nie. Ludzie bez savoir-vivre, bez tych najprostszych rzeczy, które zdawałoby się są trywialne, stają się niewolnikami. Stają się kompletnymi niewolnikami tych, którzy ich za nos wsadzą im kółko do nosa i poprowadzą. I dzisiaj współczesne media to robią. Współczesne media dziś to jest 80% propagandy, kłamstwa i przemocy mentalnej, a może 20% jeszcze informacji. No to właściwie odrębne spotkanie musielibyśmy poświęcić na taką egzegezę języka mediów i sposobu działania mediów i tego, do czego wykorzystywane są media. Bo nauczono nas, żeby informacje czerpać z mediów. A teraz to się wykorzystuje, tak przesuwając delikatnie metodą gotowanej żaby, prawda? Tylko akcenty się przesuwa i w pewnym momencie jesteśmy gotowani, nawet nie wiemy o tym, że już jesteśmy do spożycia gotowi. Ja jeszcze może w pewnym uzupełnieniu do pana redaktora powiedziałem jeszcze o innej takiej myśli, która mi się nasunęła po tych słowach, czyli w miarę niewielkiej grupie, która protestowała, wywołując tak duży konflikt. W bezpieczeństwie nazywa się to konfliktem asymetrycznym. To jest zdefiniowany konflikt, który stosują do perfekcji Rosjanie. Tak? Znaczy mało jeszcze, że wykorzystują, to jeszcze używają tego jako zwykłej taktyki, swoich przykładów co niemiara. Mamy także wszelkie konflikty ostatnie. Szanowni Państwo, z panem Witoldem to pewnie do rana moglibyśmy, tak? A, z Unią jeszcze. Proszę Państwa, bo my tak mówimy tak. Największym zagrożeniem dla nas dziś jest demoralizacja płynąca z Unii Europejskiej. Już lepsza jest ta Rosja z tym neokatechumenem Putinem i on jest obrońcą chrześcijan. Nic z tych rzeczy. To są dwa oblicza tego samego. Dziś tak. Dziś Unia Europejska jest tak nasycona agenturą rosyjską, że Rosja swobodnie wykorzystuje to na zasadzie kija i marchewki. Tam nam grożą, krzyczą, ach, ta Polska to, a tu dobry Putin mówi, o, a u nas to homoseksualistów. Nie, ad krowieny dwieri cerkwi, da? Wszystko jest pięknie, tak? Czyli tu leję w gębę, a tu mówię, chodź, to ja cię przytulę, tak? I na to dają się nabierać nasze środowiska. Mam taką przyjaciółkę, wyrafinowaną intelektualistkę o poglądach narodowych, starszą panią, która podpisała się pod listem do Putina, wiernopoddańczym, chroń nas Putinie przed zepsuciem Unii Europejskiej. A przecież to agentura ruska tam robi.
Szanowni Państwo, ale także i z wielkiego szacunku dla Państwa. Chcieliśmy tą ostatnią część, do której przechodzimy właśnie, rozpocząć tą sesją pytań, bo zapewne Państwo mają pytania do naszego gościa, także zapraszam serdecznie. Aha, to poprosimy to... No już przytrzymam. A pan tam chce bliżej, tak? Proszę państwa, ja bym musiał się przedstawić, ale teraz nie wolno, to powiem, że jestem Unia Europejska. No bo nie wolno, trzeba po prostu nawet, jak się idzie do przychodni, to na kartce napisać swoje nazwisko i po cichu podać. Także ja jestem Unia Europejska. Chciałbym do pana redaktora i do pana tutaj zadać pytanie. Proszę państwa, oni nas chcą skłócić i w Polsce tutaj, od środka też nas tu atakują. Przede wszystkim, proszę państwa, o ile chcecie wiedzieć, ja troszeczkę wszedłem w takie sprawy geodezyjne. Co to jest za geodezja? Geodezja, proszę państwa, to jest szambo w bagnie. O ile ktoś zna geodetę, uczciwego jednego, to proszę o jego adres. I chciałbym odpowiedzieć, bo to jest skłócanie sąsiadów. Starosta, żeby pan po prostu... Starosta podhalański, mój kolega z harcerstwa, Piotr Bąk, geodeta. Tak, to ja wezmę od niego i chętnie go, bo mam takie sprawy. Proszę państwa, skłócają tysiące ludzi. Sprawy w sądzie geodezyjne w tej chwili są około 400 tysięcy, o nic. Ludzie wydają pieniądze. Kto działa? Bierze z tego, proszę państwa, adwokaci, geodeci biorą pieniądze i sądy. A te sprawy można załatwiać w gminach, w powiatach, góra. Co zrobić, żeby to bagno osuszyć i po prostu jakoś, żeby to wyglądało? Proszę państwa, mam prośbę, ograniczmy się do pytań po prostu, będzie szybciej i troszkę więcej nas będzie państwa mogło zadać. No pan sam podał metodę, no bagno trzeba osuszyć. Więc nie, no bo możemy mówić, że notariusze są skorumpowani, geodeci, urzędnicy i tak narzekać, no ale to... Ja mam pytanie takie, odwołam się do wstępu naszego spotkania tutaj i wiem, oczywiście. I czy możemy sobie powiedzieć dzisiaj, że właściwie cały ten Holokaust został stworzony przez samych ci, którzy o nim mówią? To znaczy tak, myślę sobie, że jeżeli w armii niemieckiej było bardzo dużo pochodzenia żydowskiego oficerów, to znaczy, czy można powiedzieć, że sami sobie zgotowali ten los, a pretensje mają do całego świata? Nie. Można tak powiedzieć? Nie. Musimy być jednak uczciwi wobec historii. Plan Endlösung przygotował jednak Göring z Himmlerem, no z Hitlerem i tak dalej. I oni nie należeli do narodu, o którym pan mówi. Więc nie negujmy Shoah, ponieważ Shoah się dokonał, tak? Barbarzyńskie wymordowanie ogromnej masy ludzi pochodzenia żydowskiego miało miejsce. I z tym w ogóle nie ma co dyskutować. No, ale wiecie państwo, Hitler był kanclerzem Rzeszy. Robiła to Trzecia Rzesza, czyli forma państwowa narodu niemieckiego. Mordowali Niemcy. I należy to mówić prosto, jasno i wyraźnie. Mordowali Niemcy, mordowali Żydów, Słowian, wszystkich właściwie, którzy im się sprzeciwiali, księży, wszystkich mordowali. I to jest prawda historyczna i z nią nie należy dyskutować. Jeżeli my chcemy, żeby nasza historia była szanowana, to nie naginajmy innych. Nie traktujmy propagandowo historii, które się zdarzyły innych. Operujmy na faktach. Poprosimy państwa, może będzie faktycznie... Proszę państwa, prosimy o zadawanie pytań. Media, jak widać, no po prostu w miarę możliwości też o podchodzenie. To będzie szybciej i krócej.
Dzień dobry. Po pierwsze się przedstawię. Nazywam się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Wolałbym, żeby wszyscy Państwo się przedstawiali i nie dali się zniewolić temu właśnie RODO, które jest jednym z elementów niewolenia nas, więc... I teraz tak, mam pytanie do Pana, Panie Redaktorze, związane z tym, o co Pan pytał, czy to już jest koniec tego problemu, czy cofnięcie się do tyłu jest jakimś rozwiązaniem sytuacji. Otóż nie jest. Musielibyśmy się cofnąć poza granice naszego kraju, żebyśmy zadowolili tych, którzy nas zaatakowali. To jest po pierwsze. I powiem, dlaczego eskalacja nastąpi. Mówił Pan, że przygotował Pan takie smaczki, o których jeszcze się nie mówiło, to chcę taki jeden smaczek, o którym tutaj nie było mowy, powiedzieć. Otóż internet ostatnie dni huczy o takiej, organizują się studenci i środowiska akademickie, nawet założyli specjalną stronę, na której pod hasłami antykościelnymi, żeby studentów i środowiska akademickie uwolnić od polityki, od nacisku Kościoła, czyli z lewackimi de facto postulatami, próbują zwołać zadymę studencką. Chcę zwrócić uwagę, że obecnie jest sesja akademicka, czyli to musi być spory nacisk jakichś sił, które mobilizują studentów do tego, żeby w takim gorącym okresie sesyjnym oni myśleli o jakichś zamieszkach. Skończy się sesja, być może te zamieszki zostaną uruchomione. Chciałbym, żeby Pan swoim jakby wnikliwym spojrzeniem na tego typu i znając świetnie środowiska akademickie, pochylił się nad tym problemem. Ale podam Panu pewien trop. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi albo o władzę, albo o pieniądze. A tutaj za chwilę pęknie bańka rynków finansowych i takie zamieszki, które będą odwracały uwagę od tego kryzysu finansowego, jest niezwykle potrzebna tym organizacjom. Czy mógłby Pan nad tym się pochylić i skomentować to? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To bardzo ciekawa i przytomna uwaga, bo często przedstawienia zajmują nam uwagę, a w tle przedstawień za kulisami odbywają się prawdziwe ruchy. A prawdziwe ruchy zawsze dotyczą pieniędzy i spraw gospodarczych. No, pochodną tych wszystkich rzeczy jest władza. Często odnoszę wrażenie, że aktorzy sceny politycznej to już tylko kukiełki. Że za nimi stoją dużo potężniejsze siły, które pociągają za ich sznureczki i wyciągają im po prostu z kontaktu wtyczkę, jak przestają się słuchać. No istotnie, coś takiego może mieć miejsce. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, która jest kontrowersyjna. Ja jestem zwolennikiem swobodnego dostępu do broni. I to budzi wielkie emocje. Natomiast proszę Państwa, czy w kulturze europejskiej ludzie zabijają się nożami i widelcami przy stole? Nie. Dlaczego? Bo od pokoleń byli uczeni savoir-vivre przy stole. Wiedzą, jak trzymać łokcie, jak zajmować się widelcem i jak zajmować się nożem. I podobnie byłoby z bronią, gdyby od pokoleń ludzie byli obyci z bronią. Państwo zabiera ludziom broń, żeby ich uczynić ofiarami. Żeby ludzie musieli prosić państwo o pomoc. Fizyczną pomoc nawet. Bo gdyby ludzie posiadali broń, to myślę, że interwencje policyjne nawet byłyby mniej częste niż są. Często radziliby sobie sami. Więc chcę zwrócić uwagę na jeden fakt. Jeżeli nie będziemy kultywować tradycji, tego, co wypracowały pokolenia, które my czasami uważamy za takie już puste rytuały nawet, to my staniemy się coraz bardziej zniewoleni. Bo coraz mniej rzeczy będzie oswojonych w naszym otoczeniu, a coraz bardziej będziemy musieli polegać na tych, którzy nam mówią, jak mamy te rzeczy wykorzystywać, aż w końcu powstanie Instytut Kroków i będziemy musieli mieć certyfikat, żeby chodzić po ulicy. Myślicie Państwo, że to jest śmieszne? Nie. Że to jest niemożliwe? Też nie. Będzie certyfikat uprawniający do chodzenia po ulicy.
Każdy będzie musiał zdać egzamin z tego, czy potrafi poprawnie postawić prawą i lewą nogę i czy w odpowiedniej sekwencji to czyni. Tak się stanie. Sami będziemy na takie kursy chodzić. Powstanie cały rynek. Zobaczcie Państwo, że jak oni tworzą prawo, to za tym prawem idzie cały rynek. Idą te wszystkie cwaniackie firmy, które już opracowały sobie wcześniej produkty, które są nieprzydatne do momentu, do którego nie powstaje potrzeba korzystania z tych produktów. Kto by korzystał z kasy fiskalnej? Przecież to jest bardzo dziwna kasa. Dzisiaj wszyscy muszą ją mieć. I takich wynalazków jest bardzo dużo. Certyfikaty chodzenia będą wydawane, a chipy będziemy nosić pod skórą, sami własnoręcznie sobie to wszczepiając. Będzie tam, to oczywiście nie będzie chip taki boleśnie wkłuwany. Będziemy połykać jakąś kapsułeczkę, ona się będzie osadzała tam, gdzie ma się osadzić i będzie dostarczała o nas wszystkich informacji dla naszego dobra. Oczywiście medyk to będzie taki mechanik samochodowy dnia dzisiejszego. Przecież dzisiaj mechanik samochodowy, jak chce naprawić samochód, to przynosi program komputerowy, podpina i mu wyskakuje zepsute to czy to. Tak samo będzie z medykami. Będą podpinać do nas komputerek, pach, 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 nereczka zepsuta, piasek, wypłukujemy. To się stanie za naszego życia, zobaczycie. Tylko że w tej kapsulce będzie zawartych jeszcze trylion innych informacji, nad którymi my nie mamy absolutnie kontroli, a będzie to kontrolowało państwo, bo do tego państwo zmierza. Jeżeli my, wolnościowcy, nie zatrzymamy państwa w tej niepohamowanej ofensywie niszczenia naszej prywatności, wolności i swobody, to staniemy się kukiełkami po prostu. I to nasze dzieci już będą na pewno przeżywać, a kto wie, czy my też nie. Proszę, bo to zupełnie związane z pytaniem, ale chciałem się podzielić z Państwem taką refleksją. Prosimy bardzo. Dzień dobry, moje nazwisko Olszewski. Ja mam w zasadzie dwa takie pytania. Jeżeli chodzi o pierwsze, to prośba o komentarz. Część oficjeli tej tak zwanej dobrej zmiany z takich dość charakterystycznych, za przeproszeniem, nakrycia głowy odwiedza święte miejsca w Izraelu. Szczerze mówiąc, pewnie jestem mało spostrzegawczy, ale w Polsce, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Polski, można było ich zobaczyć w kościele. Szczerze mówiąc, nie widziałem. I to poproszę o komentarz. I drugi problem jest taki, relacje amerykańsko-izraelskie w kontekście spraw polskich. Więc rzeczywiście zwrócił Pan uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Tak. Czy to Trump, czy ktokolwiek inny, kto przyjeżdża do Polski, do kościoła nie wejdzie. Jak diabeł święconej wody boi się tego kościoła. Nie wejdzie. Bo przecież co to by było, nie? Trump, który wszedł, przeżegnał się w kościele. To jest ciekawe. Tak, to jest ciekawe, ale to pokazuje, jak głęboko świat się zmienił. I rzeczywiście, być może żyjemy w epoce schyłku jakiegoś drugiego Rzymu. Coś się zaczyna dziać. Ale jak te żaby gotowane, my tego nie widzimy, dopiero po nie w czasie zobaczymy. A końcówka pańskiego pytania, bo... amerykańsko-izraelskie. No, z Waszyngtonu widać Tel Awiw i Jerozolimę. Warszawy nie widać w ogóle, dlatego można panią Mosbacher wysłać, która musi dostać jakąś robotę, a jest trochę przeciężka na umyśle. Y-
Nazywam się Izabela Zaręba, jestem radną Prawa i Sprawiedliwości na Żoliborzu. Chciałam zapytać, czy jak pan uważa, bardzo cenię pana opinię i jest pan moim ulubionym autorem, jak pan uważa, czy rząd ten, który jest w tym składzie, jaki jest, posiada umiejętność modyfikacji, tej modyfikacji takiej pożądanej, takiej, o której pan mówił, że właśnie różnych cech nie posiada i że właśnie nie ma tej asertywności, że tak powiem. A jeśli ten rząd nie posiada zdolności modyfikacji, to jaka jest alternatywa? Dziękuję bardzo. To bardzo, bardzo cenne pytanie, bo ja się zachowuję tak jak na obiedzie rodzinnym. Lubię jakiegoś wujka i mu po prostu wtykam przez 2 godziny wszystko, co mi się w nim nie podoba, bo go lubię po prostu, tak? Innych to po prostu mniej lubię i z nimi nie rozmawiam. A tego biedaka będę cały czas ćwiczył. Ale jak mnie ktoś zapyta, czy go lubię, to powiem tak, no najbardziej go lubię, no. Dlatego chcę, żeby się zmienił, udoskonalił i tak dalej. I tak jest z rządem Prawa i Sprawiedliwości. No to jaki mamy wybór dziś? No nie ma żadnego, no. No, już Wałach nie żyje dawno. Ja byłem na manifestacji pod jego domem, także dobrze wiem, kiedy umarł. za to wychowanek Machejka oczywiście zasiada w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, tak? Władysława Machejka, tego, któremu tam zawsze przekręcano nazwisko. UBK. I czy rząd dobrej zmiany ma możliwość samodoskonalenia? My jesteśmy tą możliwością. Jeżeli będziemy ich mocno cisnąć, to oni będą się ulepszać pod naszym naporem. Jeżeli my zelżymy rękę na gardle dobrej zmianie, to oni się rozbisurmanią. Dlatego dziś naszym obowiązkiem, tych, którzy nie mają wyboru, tych, którzy są zakładnikami dobrej zmiany wręcz, jest to, żeby na nich naciskać, nie odpuszczać im. Że jeżeli się im jakaś pięta zdarzy, to trzeba po prostu to wypalać. Trudno. Nie podpisywaliśmy kontraktu z dobrą zmianą na to, żeby oni byli słabi i złodziejowaci. Podpisywaliśmy kontrakt z dobrą zmianą na to, żeby byli twardzi, bronili naszych interesów, żeby byli patriotyczni i mieli czyste ręce, nie kradli. Więc tego musimy wymagać. Nieważne, że jest 3. rok rządów, 4. będzie, że, bo oni będą nam mówić tak. No wybory, teraz jak nas wybierzecie, to już zrobimy raj. No nie zrobią, niech nie kłamią. Nie zrobią, bo nikt nie zrobi. Teraz trzeba mówić o konkretach. Będzie kampania wyborcza, proszę bardzo, co jesteś w stanie zrobić? Naprawdę, co jesteś w stanie zrobić? Nie kłam, nie kręć, nie obiecuj, zrób. Rozliczymy się z tego. Od tych najmniejszych szczebli do największych. Zacznijmy wreszcie mieć długą pamięć, a nie pamięć ptasią, że chwilę pamiętamy, a potem zapominamy i wychodzą łajdaki, które już nałajdaczyły i naraz oni są w strojach aniołków i mówią, to nie my, my jesteśmy już nowa partia, nowoczesna, a w tej nowoczesnej robactwo, które wylazło z innych partii, z już całkowicie przeżartych przez zepsucie. Więc oni będą zakładać coraz to nowe jakieś formacje i mówić, to super nowoczesna będzie i tak dalej, i tak dalej. Teraz macie państwo okazję zresztą zachować się aktywnie, bo będzie projekt znowu zainstalowania tęczy na Placu Zbawiciela. Prawda? Trzeba się zachować aktywnie. To już nie są czasy, że będziemy biernie na to patrzeć. Jak sobie nie życzymy, to pokażmy, że sobie nie życzymy. Nie siedźmy w domu, prawda? I podobnie, jeżeli chcą robić paradę równości 9, czyli za 2 dni, będzie parada równości w Warszawie. I też wypadałoby, żeby warszawiacy się wobec tego jakoś zachowali. Nie możemy ciągle oglądać w telewizji tylko takich wydarzeń, mówić, to mnie nie dotyczy. Wszystko mnie dotyczy. Wszystko mnie dotyczy. Nie ma dziś lepszej formacji. Ona jest oczywiście socjalistyczno-niepodległościowa. Z prawicą ma niewiele wspólnego ta nasza
formacja, którą popieramy, no ale taki jest czas. No trudno być prawicą w społeczeństwie, które zostało ograbione z kapitału. No więc, no tak. O, no to tutaj nazwiska bardzo zasłużonych działaczy państwowych. Pan wymienia minionego systemu naturalnie. Więc żeby państwa nie zamęczyć, no to na tym bym poprzestał i następne pytanie. Szanowni państwo. Małgorzata Tarnoruda. I ja chciałam się zapytać, czy sądzi pan, że w Polsce jest możliwe, żeby powstała, żeby wybory oparte były na demokracji bezpośredniej z domu każdego człowieka, czyli oparte o komputer, technologia blockchain, o której słyszałam, że wszystko jest zaksięgowane, wszyscy wiedzą co, kto, jak. A druga rzecz, czy w Polsce to jest możliwe? Czy w ogóle pozwolą nam na to, żeby była demokracja bezpośrednia, bo wtedy jest najlepsze patrzenie na ręce i można odwołać każdego, jeżeli nie spełni obietnic, bo taki fajny program też ma Jesteśmy Zmianą, tam mają już gotowy samorządowy program, taki społeczny, to z tym bardzo mnie to zachwyciło. I druga rzecz to suwerenny pieniądz. Czy jest szansa w Polsce, czy po prostu bank JP Morgan i inne zachodnie banki, których jest 600 podobno w Polsce, czy w ogóle my mamy szansę, żeby mieć swój własny suwerenny pieniądz, tak jak w Austrii. 80 lat temu taki był, tak, ale 80 lat temu był taki burmistrz i on, Wyrgl się nazywał, w mieście Wyrgl, i on właśnie zrobił tak, że przez półtora roku postawił całe miasto, emitując swoje pieniądze, 500, bodajże 5 tysięcy, i ludzie po prostu stanęli, no tak, że rząd ich odwołał, bo się obawiali, że po prostu banki nie zarobią. Czy u nas suwerenny pieniądz i demokracja bezpośrednia jest możliwa? Chciałam usłyszeć od pana. Dziękuję. Ja się niestety obawiam, że krytykowanie prezydenta, premiera jest właściwie bezkarne. Można sobie to robić. Ale wprowadzanie jakichś własnych pomysłów ekonomicznych, to będzie surowo karane. To będzie surowo karane, bo to już jest rzecz prawdziwa. Podział zysków jest rzeczą prawdziwą. I tutaj ci, którzy te zyski mają, nie będą pozwalać na jakieś modyfikacje, chyba że będziemy musieli rozpętać jakąś wojnę światową, żeby coś się zmieniło. Ale najpewniej to oni jeszcze tą wojnę zrobią, żeby zarobić. Więc kiedyś z kolegami w Krakowie, z którymi lubię dyskutować w takim klubie jednym pod Gruszką, to postawiliśmy sobie takie pytanie abstrakcyjne. Kto jest wrogiem? I ponieważ koledzy wyrafinowani intelektualnie, więc przychodzili co tydzień i każdy wygłaszał referat na temat tego, kto jego zdaniem jest wrogiem. I były różne pomysły naturalnie, kto jest tym wrogiem. Ale tak szczerze mówiąc, po pół roku międlenia tego tematu doszliśmy do wniosku, że wrogiem jest międzynarodowy kapitał. I że oni tak naprawdę nas załatwiają na cacy, ponieważ pozbawiają nas wolności, swobody decydowania, pozbawiają nas pracy, reglamentują nam wszelkie przywileje, do których normalnie mamy dostęp. Oni nam będą niedługo reglamentować wodę i powietrze. Będą sprzedawać wodę i powietrze, bo to się stanie, bo do tego to zmierza. Wszystkie inne dobra zostały już zawłaszczone. Więc teraz konstatacja, wrogiem jest międzynarodowy kapitał, to jest konstatacją spiskową i taką dziwaczną. Ale jak to zaczniemy rozpisywać na politykę międzynarodowych korporacji, które sponsorują kampanie wyborcze w państwach poważnych, czyli takich, które decydują o obliczu świata, to dojdziemy do wniosku, że jedynymi, którzy wymknęli się z tej pułapki, są totalitarni kapitaliści z Chin. Ale czy chcielibyśmy mieć takie warunki społeczne i filozoficzne i psychologiczne, jakie mają Chiny? Czyli dżuma i cholera. Totalitarne Chiny i system kapitału światowego opanowany od Waszyngtonu w różnych kierunkach bardzo wyraźnie. No co? Jak z tej pułapki się wymknąć?
Marzyciele mówią, stworzymy waluty niezależne, bitcoiny, jakoś się urwiemy. Nie, nie. Oni mają tyle pieniędzy, że są w stanie to wszystko kupić. Przecież firmy internetowe powstawały jako wyraz buntu przeciwko światu, który był zastany. To młodzi ludzie, niepokorni, zakładali te firmy. Dziś wszystkie firmy są własnością kapitału. Zostały kupione. Rewolucja zostaje kupiona. Czeka nas żmudna kontrrewolucja, która jest rozpisana na pokolenia, żebyśmy mogli z tego wyleźć i z niepewnym efektem właściwie. Dziękujemy serdecznie. Ja ze swojej strony serdecznie podziękuję panie Witoldzie za te czasami mocne słowa, wyraziste słowa, które też i myślę, że pobudzą nas do myślenia, a myślę, że do działania. Ja pozwolę sobie moją część wypowiedzi zamknąć taką trochę parafrazą Żeromskiego z Puszczy Jodłowej, że Polska jest ani moja, ani twoja, jedno Boża, święta. I przekażę już na koniec głos Robertowi Rogali, który nas witał i pewnie pożegna. Taki mam zamiar. Dziękuję bardzo panu redaktorowi. Pana redaktora można by było długo słuchać i nigdy by było dość.